Hej, cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Space Engineers. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku nie pamiętam, co robiliśmy, ale na pewno budujemy dalej tutaj bazę. Także lądowisko, które będziemy musieli dokończyć i ogólnie dużo fajnych rzeczy. Jednak tak, jest jedna ważna rzecz, o której muszę wspomnieć na początku tego odcinka. Otóż jest to pierwszy odcinek, który nagrywam na nowym monitorze. A co to oznacza? Ano to oznacza Full HD. A co to oznacza? Dwa razy więcej pikseli do wyrenderowania przez mój komputer. Co to oznacza? A to oznacza, że jest mniej FPS-ów. Tak 25, na przykład teraz. Jak się popatrzysz, tam mam 30. Tam. Tu już mniej. Tu w ogóle mniej. Cóż, nie chciałem jakoś bardzo zmniejszać ustawień graficznych. Tam wszystko jest mniej więcej, zresztą mogę wam w sumie pokazać. Mniej więcej wszystko jest. Tutaj kilka jest na medium, kilka na low. No ogólnie wcześniej było to dużo wyższe ustawienia graficzne, ale teraz myślę, że to jest koszt, jaki warto ponieść, żeby odpalić grę Full HD w jakiejś tam w miarę płynnej. Teoretycznie wystarczy 24 klatki. Żeby był płynny obraz, tak? Bo tak jest na przykład w filmach takich kinowych. Także cóż, zajmiemy się na pewno tym, żeby zbudować ten cholerny generator grawitacji. Tak, bo to. Tak, i potrzebujemy Gravity Generator Component. W ogóle zobaczmy, co nam się tutaj robi. Weźmy sobie tak. Otwórzmy sobie rafinerię, weźmy sobie production, steel plate, dobra. Czego nam tu jeszcze brakuje? Dużo nam rzeczy brakuje, widzę, ale tak. Teraz się nam przerabia uran, no to niekoniecznie. Można nam się przerabiać teraz na przykład złoto. Chwilę, ile tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy kobaltu. Mam kobalt. Potrzebujemy golda. Mam golda. Potrzebujemy silvera. Mam silver. Potrzebujemy irona. Nie mam chyba irona. To jest też rzecz, której nie mam zdecydowanie z tego, co widzę. No spoko. No ale dobra, na razie niechaj to się przerabia. W sumie, co im potrzeba na rafinerię? To jest też dobre pytanie. Tak czy siak, słuchajcie, teraz widzę, to nam się tam będzie robić, pomału przetwarzać coś tam, tak więc polećmy i wykopmy trochę żelaza, trochę ironu, bo niestety troszeczkę nam tego brakuje. Nawet troszeczkę bardzo, tylko gdzie była ta nasza dziurka? Już nawet nie będę brał statku, już tak o tylko przelecę. No bo potrzebujemy w końcu zrobić ten generator grawitacji dla stacji. Że tak się wyrażę pięknie. A come on, gdzie jest ta dziurka tutaj? Where is this hole? Where is this hole? Why I can't find it? Oxygen low, super. Nie mam chyba przy sobie żadnej butli z tlenem. Ej, no autentycznie, gdzie jest? Chwilę. Może gdzieś w dół bardziej. Ej, no nie mogę znaleźć naszej tej takiej wielkiej dziurki, co jest na pół asteroidy. Coś jest chyba ze mną nie tak. Tutaj co mamy? Body location, aha, super. Ej, no autentycznie, gdzie to jest? Żebym ja nie mógł tego znaleźć? Powaliło kogoś? Aż chyba normalnie bym musiał sobie machnąć jakiś znacznik i go nazwać, kurde. Glory Hole czy coś. No bo naprawdę, masakra. Ej, no kurwa, gdzie to jest? Pojebało kogoś? Ej, no nie ma! Autentycznie nie ma. Dobra, chwilę, oblecę tak, żebym miał całą asteroidę na widoku. Wait, what? Dziwne. Ej, no nie ma tutaj tego, what the fuck. No chyba kogoś popieściło. Kaj to jest! Jezus Maria. No nie mogę tego znaleźć. Autentycznie. Ej, no what the fuck? Coś mi się tu nie zgadza. Czy tu nie powinno być taka dziura dosyć spora, gdzie było od cholery żelaza? Ej, no what the fuck? Coś mi się tu nie zgadza. Coś mi się tu bardzo nie zgadza. Tylko nie wiem czemu. Nie wiem czemu miałoby się to nie zgadzać. Huh. No tu nie. Tam mamy... Chwilę, chodźmy podlećmy pod to srebro. O co chodzi? Autentycznie. No super, srebro jest, fajnie. Ale jakieś żelazo, o jest. Wow, jak ja tego nie mogłem znaleźć, nie wiem. W każdym razie ja się zabieram za kopanie, a tu mam jakąś dziurkę, sobie w nią wlecę. I widzimy się, jak już nazbieram oczywiście tradycyjnie cały ekwipunek. Thank you.
Okej, dobra, udało mi się nakopać cały inwentory, tak więc wracamy do bazy. Na szczęście z tym nie będę miał problemu, bo bazę mamy zaznaczoną. Nie wiem, wiecie co, naprawdę, ja sobie zrobię znacznik, autentycznie, bo jeżeli ja bym znowu tyle tego szukać, to będzie masakra. I to naprawdę nazwę Glory Hall. Jak się pisze Hall? Dobra, napiszemy dziurga. Dziurga. To będzie new from current position, chwila. Tutaj i to będzie dziurga. Proszę bardzo. Mamy dziurkę. Nie mamy dziurki. Czemu to się nie zwało dziurka? Tutaj. Dyży i uryki. A. Proszę bardzo. Jest dziurka, okej. Dobra, lecimy do bazy. Lecimy do bazy, budujemy generator grawitacji i budujemy lądowisko. Taki jest ogólnie plan. Na najbliższe dwa odcinki, bo teraz zamierzam dwa odcinki pod rząd nagrać. Jakby się ktoś pytał, oczywiście. A cóż, a my sobie zlećmy tutaj. Znaczy nie, sorry, chodźmy do statku. Po pierwsze. Jak tam tutaj... Czego nam jeszcze brakuje? To jest dobre pytanie. Więc co, to sanuluję. Potrzebujemy tak 200 żelaza, jeszcze trochę kobalt. Dobra, widzę, silvera nam nie braknie. Zobaczymy, jak będzie z goldem. Golda nam ogólnie brakuje sporo. Chwila, dobra. Gold. Goldor. Dobra, teraz potrzebujemy zrobić trochę golda. Okej, zobaczmy, jak tam to leci. Na pomału do przodu. Niechaj nam się teraz przebi złoto. Potem widzę, jeszcze będziemy potrzebować trochę kobaltu i przede wszystkim dużo żelaza. Okej. Za chwilę damy, żeby się nam żelazo przetwarzało. Tutaj jakoś to się pomału ładuje. Ja w sumie zobaczę. Mam w ogóle jakiekolwiek. A chwilę, trzeba nam tlenu. Nie mam tu butli. Chwilę, bo na statku chyba jest butle. Są. O ile się nie mylę. Gdzieś tu powinny być butle. Tak, są butle. No weź tą butle. Ej, no ja chcę butle. Da fuck? Czemuż ja nie mogę tego, co ten. Chwilę, wrzućmy to tu i to teraz tu. Więc co, muszę chyba wejść tam od środka. Niechaj tak będzie. Weźmiemy sobie po prostu, podejdziemy do kontenera i sobie weźmiemy butlę. Ej, no co jest? Czemu ja jej... A, wiem dlaczego, nie mam miejsca. Chwilę, napełnijmy sobie tylko tlen. Się powinien sam zrobić, dokładnie. Dobra, wrzućmy to sobie z powrotem. Dobra, hasie, widzę, dobrze wrzuciło. Żelazo także chyba się dodało już od razu tutaj do przetwarzania, o ile się nie mylę. Dobrze myślę, assembler, o tutaj rafinery. Tak, widzę, że się automatycznie dodało na koniec kolejki. Jak tam? Tutaj, dobra, złota nam nie brakuje. Przeróbmy żelazo. Żelazo idzie bardzo szybko, jak widzicie. O, już praktycznie mamy, dobra. Jeszcze potrzebujemy nie agiety, tylko CO, kobalt. Potrzebujemy jeszcze przerobić trochę kobaltu. Widzę, że trochę dużo. Czy mamy tutaj jakieś płytki? Oj, mamy płytek i to od cholery. Sobie je wszystkie wezmę. Niech nam się w tym czasie to zrobi, ten kobalt, a ja w tym czasie po pierwsze to odbudujemy sobie tutaj, bo o tym nie mogę zapomnieć. Weźmiemy sobie light armor block, weźmiemy sobie, postawiamy je tutaj, o. Odbudujemy sobie tylko tą ścianę. Okej, dobra, tutaj i tutaj. Także ja się za to zabieram, już nawet myślę, nie będę przyspieszał czasu, bo ile to jest chwila dosłownie. Lądowiska nie będę tam na razie tykał, na razie poczekam, tylko właśnie nam się ten kobalt zrobi. Chyba, że tego kobaltu, no ten kobalt będzie trzeba długo poczekać, to wtedy sobie zrobimy także trochę lądowiska, bo płytek mam bardzo dużo, tak więc mi ich przynajmniej nie zabraknie. Przynajmniej mam taką nadzieję już raczej. Okej, dobra, tutaj chodźmy, okej, light armor block. Rób się. Jeszcze tylko 3. I za chwilę zobaczymy, czy ten kobalt już się przetworzył. Okej, dobra. I miejmy nadzieję, że w końcu będziemy mieli tą grawitację tutaj i potem się zajmiemy budowaniem lepszego lądowiska. Okej, dobra. Tutaj już odbudowane, dobra. Mamy statek i zobaczmy, w sumie tu mamy od razu rafinerię, okej. Jak tam tutaj? Jeszcze troszeczkę nam brakuje. To ja w takim razie zabiorę się tutaj, żeby dobudować troszeczkę właśnie tego tutaj lądowiska. Tak więc zobaczcie to oczywiście w przyspieszonym tempie i widzimy się, jak już troszeczkę tego zrobię i pójdę po kobalt. Thank you.
Okej, dobra, słuchajcie, jak widzicie, właśnie się te komponenty generatora grawitacji zrobiły, tak więc ja tutaj już tak, że widzicie, postawiłem filary tak mniej więcej zarys i także zacząłem już troszeczkę stawiać dach naszego hangaru, ale to dokończę sobie później, a na razie właśnie chodźmy i zbudujmy w końcu ten generator grawitacji, żeby tu się dało normalnie poruszać, tak więc weźmy sobie tak, na pewno weźmiemy sobie to i zaraz zobaczymy, czego nam jeszcze zbraknie. Tu mam jeszcze grawitację ze statku, ale tutaj za chwilę nie mamy, tak więc już sobie włączę jetpack. Wow, dobra, okej. I cóż, teraz czego nam... a gdzie mam resztę? Gdzieś miałem chyba jeszcze cztery komponenty. Bo mi się wydaje. Gdzieś chyba miałem cztery komponenty, tak jest, mam cztery komponenty, dobrze. Już się bałem, że nie będę miał, okej, dobra. Resztę widzę mamy. Chyba. Nie wiem, aha, jeszcze 10 construction components, dobrze. Weźmy je sobie, construction components, dobra, weźmy sobie 100 i reszt, bez różnicy. Dobra, jeszcze tak, widzę large steel tube będzie potrzebny i jeden motor, czy dwa motory? Dwa motory, tu jest chyba szóstka, tak. Cztery duże tuby i jeden i dwa motory, dobra, chwilę. Motory mam i tuby też mam, dobrze, okej, okay, nice. Tak, więc będziemy mieli tutaj generator grawitacji, a jeszcze potrzebujemy komputery. Okej, okay, dobra. Komputer, tutaj komputer, okej. Okay. Trochę tych komputerów nam tutaj potrzeba, ale na pewno nie zużyjemy wszystkich, okej. Okay. Dobra, mamy generator. I teraz co zrobić, żeby on działał? To jest dobre pytanie. Teoretycznie on potrzebuje zasilania, czyli potrzebowalibyśmy wziąć trochę uranu stąd, z tego statku. Dobra, weźmy sobie... Nie chcę brać całego. Dobra, weźmy sobie troszeczkę. Chwilę z shiftem. A, z shiftem się bierze po 100, dobra. Weźmiemy tak gdzieś tyle uranu i wrzucimy do tego reaktora. O. Aha, bo to trzeba sztabki. To chwilę, źle. To w takim razie potrzebujemy to mu jednak odłożyć. A wziąć. Przerzucić tutaj uran. Widzicie, uran jest od razu brany do małego reaktora. Nie, dobra, to wrzuć to z powrotem do reaktora. Wait. Gdzie ten. Tu się wrzucił. Dobra, to potrzebujemy dać z powrotem do small reactor. Czemu nie mogę? No super uran. Czy nie powinien. Ups, popsułem. Popsułem i to mocno. Kuźwa maciaka. Ja to jednak jestem psuję. Come on, ej, no powinno wszystko ładnie działać. Nawet nie wiem w sumie, gdzie jest reaktor, wait. Gdzie jest reaktor? Reaktor jest gdzieś tu chyba, z tyłu. Rafinery. Nuclear reactor jest. Znaczy, tobie nie powinny te tutaj wejść. O właśnie, dobrze. I ja poproszę amount to add, powiedzmy połowę. Confirm. Nie, wait. Jak jest tu, mogę? No ale kurde, to za dużo. Ja chcę po jednym. No nie chcę całego. Ej, jak tu wziąć jeden? Z altem może? Nie. O, dobra, teraz. I teraz dam 5 i confirm. O! Dobra, okej, okay, już się nauczyłem, spoko. Chodźmy tutaj. Trzeba będzie tu postawić rafinerię też, żeby tego cały czas nie zasilać. O, X. I proszę bardzo, mam wszędzie ładnie grawitację. Jeszcze sobie tylko weźmy control panel, gravity generator. Dobra, on widzę na maksa działa. Nie wiem, czy mi aż tyle potrzeba w sumie, ale chyba na razie mi energii wystarczy. To bardzo szybko nie będzie schodzić. Tak więc dobra, mamy na stacji grawitację, bardzo, bardzo fajnie. No to cóż, myślę, że się teraz zabiorę, żeby dokończyć rusztowanie tego hangaru. Nie wiem jeszcze ile w tym odcinku zrobimy, bo już niedługo będziemy musieli go kończyć, ale tak czy siak jeszcze przez te dodatkowe 4 minuty postaram się przynajmniej ukończyć wykładanie dachu. Tak więc oczywiście wy to widzicie w przyspieszonym tempie i widzimy się, kiedy już skończę.
Okej, dobra, słuchajcie, w tym momencie myślę zakończymy ten odcinek. W kolejnym odcinku dalej będziemy tutaj robić te całe nasze lądowisko, które widzicie tutaj. Dokończymy sobie na razie jego wykładanie i także sobie będę chciał zrobić tutaj generator tlenu, żeby po prostu nie musieć tutaj cały czas być w hełmie, bo to będzie takie, myślę, dosyć fajne i przynajmniej będziemy mieli jakiś tam kolejny cel. Tak więc cóż, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.